Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Mergu Basztaracie, to jest kolejny odcinek z Robloxa na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie nową grę na Robloxie, Piratę, jest to polska gra, no i mam nadzieję, że odniesie sukces, tak? Jeszcze się nie przedłużam i zapraszam Was już do oglądania dzisiejszego materiału. Dobra, zaczynamy, klikam play i idealnie początek gry. Dobra, lecimy z tym. Zobaczymy, czy uda się przejść. Mam nadzieję, że uda się to przejść. I jak tylko uda mi się zrobić sekrecik, to Wam nagram o tym odcinek też. Jak zrobić sekret. Okej. Znalazłem buga. Bo nie mogę w ogóle chodzić. W ogóle mnie nie widać. Jestem niewidzialny. Okej. Szybkie, króciutkie cięcie i widzimy się już za chwilę. Dobra, nie wiem co się stało, musimy czekać na kolejną grę, aż się zacznie. Jakiś bug tu był. I w międzyczasie sobie tak ogólnie zobaczymy, jak wygląda lobby. Moim zdaniem wygląda całkiem spoko, jest ok. Fajnie to wszystko wygląda, jest taki klimacik właśnie. Dajcie znać w komentarzu, czy graliście już tą grę i co o niej sądzicie. Ja myślę, że ma potencjał i że może się udać. I liczę, że będą wychodzić kolejne chaptery. Okay, zaczynamy nową grę. Chapter pierwszy, statek z tym. No i mam nadzieję, że uda się przejść na odcinku. Fajnie by było, jakby udało mi się to przejść na odcinku. Okej, okay, zaczynamy. Cutscenka. Dobra, lecimy z tym. Mam nadzieję, że nie zginę i że mnie pirat nie złapie. I że to oczywiście przejdę. O. O dobra, jest. Lecimy sobie tutaj może. Tu jest jakaś skrzynka. Okej, różowy klucz, dobra. Szukamy różowego klucza. Najlepiej będzie, jak w ogóle znajdziemy jakikolwiek klucz. Chodźmy może tutaj do góry. Spróbujmy znaleźć tutaj coś u góry. Czekajcie, czy tutaj coś będzie? Na razie nic nie widzę. Wracamy tu. Trzeba wszystko przejrzeć. Tutaj na pewno coś musi być gdzieś. Już byłem. No nie, pirat, pirat, pirat. No i zginąłem. O nie. That's fail. No dobra. Więc widzimy się już za chwilę. W kolejnej rundzie. Okej, okay, zaczynamy kolejną grę. Mam jakiś klucz. Mam biały klucz. I musimy go gdzieś umieścić. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. A zaraz to postaram się ogarnąć. Lecimy tutaj do góry. Okej, pirat już jest na statku. Gdzie tutaj mogę dać ten klucz? Gdzie mogę dać ten klucz? Dowiedzieć. W ogóle jeszcze nie byłem. Okej, tu nie ma żadnej skrzynki. Idziemy tu. Właśnie, dobra. Tutaj nie. Kurczę, nie wiem gdzie mogę dać ten klucz. Nie umiem znaleźć tego miejsca. To dokładnie tak samo jak w Pig, trzeba będzie się nauczyć gdzie to znaleźć i jak przechodzić. Chapter. Tu. Idźmy już tutaj na zewnątrz statku. Ale nadal nie wiem, gdzie mogę umieścić ten klucz. Miałam wszystkie skrzynki, wszystko, ale nie miałam tej skrzynki, co trzeba. Albo tych drzwi. Poczekajcie, tutaj może coś będzie. Okej, tu jest czerwony. Jest biały. Mam biały, dobra. Otwieramy. Jest czarny. Czarny był gdzieś tam na dole. Na spokojnie to zrobimy.
Jak to mnie pirat goni. Okej, moi drodzy, w międzyczasie znalazłem czerwony klucz. Więc wracamy tutaj. I otwieramy tutaj te drzwi. Okej, złoty klucz. Dobra, złoty klucz. Potrzebuję złotego klucza. Cały czas próbuję znaleźć to miejsce, gdzie był czarny klucz do umieszczenia. Tą skrzynkę. Ale nie umiem tego miejsca znaleźć. Totalnie nie wiem, gdzie to było. Nie umiem sobie przypomnieć, ani tego znaleźć. Musimy tak tutaj na ślepo szukać. Po kolei każde pomieszczenie. Tutaj nie. Dobra, pirat, pirat. Lecimy tu, bo tam był pirat. Dobra, uciekamy szybko. Coś tutaj. Może tu pójdziemy. Patrzmy tutaj tą... Tu gdzieś musi to być. Na pewno nie tu. Też nie. Lecimy tu. Jest, mam. Udało się. I co tutaj jest? Tutaj niebieski klucz. Niebieski był... Słuchajcie, gdzie był niebieski? Niebieski był na zewnątrz? Chyba tak. Niebieski był tu chyba na zewnątrz. Tak, skrzynka niebieska, no. Była tu. Jest. Dobra, mam. I teraz taki jasny, błękitny. Ej, pirat mnie goni. Na początku tak nie gonił ten pirat, teraz strasznie zaczął gonić. Ale czuję, że jesteśmy blisko, ale tylko 4 minuty zostały i 30 sekund. Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem w ogóle, gdzie ten klucz mam dać, wiecie? To jest najgorsze. Okej, tu jest. Dobra, jest. Tu będzie. Coś wziąłeś tu, czy coś? Okej, okej, wiosło. Dobra. To już jesteśmy naprawdę blisko. Trzeba jeszcze znaleźć tam te klucze pozostałe. Wiecie? Okej, on na razie nie może trzymać wiosła. Nie mówię dać, dobra. Musimy znaleźć jeszcze deskę, dobra. Czyż czuję, że jakiś item jest potrzebny do sekretu. Uciekamy, czy będzie... Nas pirat nie złapał. Lecimy teraz gdzieś tu i szukamy jakiegoś klucza. Dobra, 2 minuty 30 sekund zostały i ja nadal nic nie znalazłem nowego. Nie wiem, gdzie mogę coś znaleźć. Dobra, tu nic nie ma. Gdzie jeszcze może coś być? Ja tu jeszcze nie byłem. Totalnie nie mam pojęcia. Może tutaj coś jest, pominąłem coś tutaj. Tu jest klucz. Dobra, mam. To jak go zdobyć? No tak. Wiecie co? Tam jest klucz, ale jak go zdobyć? Nie mogę go kliknąć. Trzeba umieścić ster. Okej, okay, mamy klucz. To jak go zdobyć? Nie mogę skoczyć. Co jest? To na 100% jest klucz. Nie umiem go zdobyć. Słuchajcie, no jak go zdobyć? Nie mogę... Mogę tu jakoś wyskoczyć? Nie. Muszę stąd go wziąć jakoś. Może nie chcę załapać. Nie wiem, czy to kolejny błąd gry, czy po prostu ja tego nie umiem złapać. No nie, minuta została. To już tego nie zrobimy. Nie ma szans. Nie ma szans tego zrobić, bo no nie uda się. Chyba otworzył? Tak? Jest w ogóle ten pirat cały czas. Dobra, idę jeszcze na dół czegoś poszukać. Może coś znajdę, już będę wiedział, gdzie to jest. W sumie jeszcze nie sprawdzałem, czy jakoś wiem. Nic tu nie widzę. Nic tu nie widzę.
mi w komentarzu, czy udało wam się przejść w piratę. W komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Nie, 1 i 0. Tu coś było, patrzcie, tutaj coś było, tu jest klucz. Czy to jest sekretnego? Być może. Ale dobra, widzowie. Myślę, że w tym odcinku byłoby to już na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek oczywiście podobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja. Bo ponad połowa z was mnie ogląda, a nie subskrybuje mojego kanału. Poprawiliście już wynik, ale możemy go poprawić jeszcze bardziej. No i co, przypomnę jeszcze o niespodziance, którą mam dla was przygotowaną. Na 500 subskrypcji. Do 20 czerwca macie czas, żeby wbić 500 subów. Na tą chwilę brakuje 45 subskrypcji, jak ja to nagrywam, dlatego naprawdę już niewiele brakuje. To okej, ja się już żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i siema!